Dzisiaj pokażę Wam najtańszą kierownicę, jaką udało mi się znaleźć na Allegro. Kosztuje ona przesyłką jakieś 50 zł i autentycznie macie kierownicę. I wygląda sobie ona tak. Co Wy na to powiecie? Już Wam pokazuję, jak się ją montuje i zaraz sobie na niej pogramy. Instalacja jest banalnie prosta. Musicie mieć pada od Xboxa One X. To się zakłada w ten sposób. Tak, tutaj nam ładnie wchodzi, widzicie, w złącze. Pyk, pyk i już, i mamy gotowe. I patrzcie, teraz co musimy jeszcze naprostować. Tak to działa, czyli co, mamy niby większą precyzję, bo zobaczcie, możemy sobie delikatnie regulować płynnie ten ruch przede wszystkim w porównaniu do, wiesz, jak palcem tak, tak tylko o tyle sobie wychylić tą gałeczkę, no nie? A tutaj możemy sobie, zobaczcie, bardzo powoli ruszać. Tym, no nie? Jeszcze jak możemy sobie też ustawić martwą strefę niżej w Forzie, no bo będziemy sobie grać w Forza akurat i wtedy będziemy mieli trochę większą precyzję kierowania samochodem. No i zaraz sprawdzimy sobie, jak to działa. No i już jestem w grze, mam sobie zamontowaną kierowniczkę. Zobaczcie sobie, że na mechanizmie samym w sobie jest odrobinę luzu i zanim ten ruch naszych palców zostanie przekazany na gałkę, no to trochę tego czasu minie, no nie? To powoduje takie opóźnienia trochę w sterowaniu i to może być na początku dość niekomfortowe, jeśli chcemy sobie grać, tak wiesz, dosyć precyzyjnie. Możemy to zminimalizować, na przykład wchodząc sobie w ustawienia gry, ustawiania zaawansowane sterowania i tu możemy sobie zmniejszyć martwą strefę do na przykład 2. Jeśli mamy nowego pada, no to prawdopodobnie gałki nie będą nam pływać samoistnie, ale jeśli już mamy takiego dość starego pada, już mocno zużytego, to może się zdarzyć, że nawet gałka w tym położeniu zerowym będzie nam delikatnie skręcać, więc tej martwej strefy na padzie nie ma co zmniejszać do zera, warto zawsze zostawić tą bezpieczną strefę, żeby samochód jechał prosto, jak puścimy tą gałkę, no nie? Więc tak, teraz mamy, widzicie, że w tym takim ruchu bardzo, bardzo delikatnym mamy dużą, dużą precyzję w sterowaniu samochodem, tak? Możemy sobie delikatnie skręcić. Myślę, że lepiej będzie to widoczne, jeśli pokażę Wam skręt na kołach, jak wygląda, bo ta kierownica w środku w Fordzie, to wiecie, jak to wygląda. No, wygląda jak wygląda. Więc zobaczcie sobie. Skręcam, nie? Ops. I w drugą stronę. I widzicie, że tutaj na środku jest trochę luz, no nie? Jest dość mocny luz, ja bym powiedział nawet. Więc tak, najpierw będziemy sobie jechać tak powoli, tak gdzieś do 200 km na godzinę. Zobaczymy, czy będę w stanie... Czy będę w stanie opanować? Gram pierwszy raz na tej kierowniczce. Także na pewno nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby kciukiem robić aż tak duży ruch. No nie, no bo zawsze jak mamy kciuk sobie o w tym miejscu, to robimy taki mały ruch i mamy załatwione, no nie? A tutaj właśnie chodzi o to, żeby zwiększyć precyzję przez robienie dużego ruchu tym naszym kciukiem. I do tego jest się ciężko przyzwyczaić. Mamy tutaj... O! Grze się nagle zrobił dzień, okej. W Forza Horizon 5 samochody zostały znacznie ulepszone, jeśli chodzi o prowadzenie. Czyli mamy bardziej skrętne te auta. Jest tutaj samochód legendarnie szybki, legendarnie skrętny. Jest to Sesto Elemento Forza Edition. Ten samochód naprawdę jest bardzo ciężko opanować, czy to na klawiaturze, czy to na padzie. Chodzi mi tutaj bardziej o to, żeby pokonywać te zakręty tak ładnie, no nie? On jest taki bardzo, bardzo gwałtowny. Jak skręcamy sobie w ten sposób, jedziemy bardzo, bardzo szybko, to ciężko nim wejść w niektóre zakręty. Tutaj mamy akurat takie gładkie, nie? I co my robimy, jak jeździmy sobie w ten sposób? No robimy przeważnie takie schodki, jakbyśmy grali prawie że na klawiaturze. Ten samochód jest tak mocno skrętny.
I zastanawiam się właśnie, czy nawet taka kierownica da nam trochę więcej możliwości w prowadzeniu tego samochodu, czy da nam większą precyzję w prowadzeniu jego. Jego jest naprawdę trudno opanować, jeśli zainstalowaliście sobie do niego jakiś setup na zwiększone, na ulepszone skręcanie, to zobaczycie, że jest bardzo ciężko go opanować, czy gracie na klawiaturze, czy na padzie. Myślę, że dopiero kierownica byłaby w stanie, taka prawdziwa kierownica byłaby w stanie dobrze sobie poradzić z tym autem. Ok? O! Jest znacznie lepiej, no. A to trochę za szybko jechałem. Na czym polega tu problem? Problem polega na tym, że ja jeszcze nie nauczyłem się jeździć na takiej kierowniczce. Chciałem gałką, znaczy chciałem skręcić tą kierownicą tak, jak gałką się skręca. Ojej, ciężko to wyczuć. A tu mi ładnie nawet wyszło. A tu już nie. No i mamy kolejny zakręt. O kurde, nawet coś tam wyszło. A wiem, co sobie myślicie. Luce, grasz na kierownicy, dawaj widok z kokpitu. No dobra, no to próbujemy widok z kokpitu. Jak mówiłem, liniowość sterowania ustawiłem sobie tak na 60%. Zobaczmy, co się dzieje z kierownicą. Czy ruchy kierownicy w grze są zsynchronizowane z ruchami kierownicy tu na padzie? Niezbyt, no nie? No bo wiadomo, tutaj mamy, zobaczcie, ja nawet tutaj nie mam 180 stopni obrotu, ale jak mam mniej więcej tak kierownicę, no nie? To jest synchronizowana tylko na chwilkę, w takim położeniu. Tutaj mamy bardzo mały ten obrót, to jest jakieś, nie wiem, 120, może 150 stopni, coś takiego. No jest trochę problem. Myślę, że można by było jeszcze się pobawić trochę z ustawieniami tej liniowości sterowania, ale w przypadku mojego modelu, tego wydrukowanego, jest problem taki, że jest ten duży luz, no nie? I on troszeczkę psuje nam zabawę. No dobra, no to pojeździliśmy tak hardkorowo. A czy możemy sobie na przykład wziąć jakąś taką furkę? Czy będę się w stanie fajnie bawić jeżdżąc taką kierowniczką? Normalnie po świecie i precyzyjnie sobie skręcając. Zobaczmy, czy ta kierownica pozwoli nam na takie precyzyjne manewrowanie. Czy możemy nią imitować taką prawdziwą kierownicę z takim zestawem, jak myślicie? Czy bylibyście w stanie tak manewrować na przykład na padzie, używając tylko i wyłącznie kciuka i gałki? Tutaj mnie trochę luz zabił, bo nie wiedziałem, w którym momencie samochód zacznie skręcać. A, jest taki problem trochę, no nie, że jak masz ten taki ruch, to jest dosyć mocny ruch, no nie, na kierownicy takiej zwykłej, jak zrobisz taki ruch, to samochód ląduje w krzakach. A tutaj, patrzcie, taki duży ruch praktycznie nic nam nie robi. Myślę, że to jest główny problem takich kierownic.
I generalnie są na rynku kierownice, które nie mają force feedbacku, które jak na przykład podłączysz sobie do konsoli czy do komputera, to one są wykrywane jak gamepad. Są takie tanie kierownice do 500 zł nowe na przykład i one są wykrywane jak gamepad, bo to jest nic innego jak taki emulator gamepada. I one nie mają właśnie jakiegoś tam force feedbacku, jakiegoś tam centrowania, nic takiego. Tam jest tylko taka zwykła sprężyna, która nam centruje tę kierownicę, ale zasada działania tej kierownicy jest dokładnie taka, jak widzicie tutaj. To jest dokładnie to samo. Czyli mamy emulator pada, który w systemie jest widoczny jako pad i jedyne co mamy, to większą precyzję w sterowaniu tą gałką, no nie? Kierownica, jak na przykład będziemy driftować, to nie ustawi się w kierunku jakby lotu samochodem, tylko będzie nam się centrować, no nie? Więc driftowanie na takiej kierownicy jest prawie niemożliwe, która nie ma force feedbacku. Albo jest to bardzo głupie i lepiej to robić po prostu na padzie niż na takiej kierownicy. Często mnie się właśnie pytacie, jaką kierownicę kupić do 500 zł. To ja wam powiem, kupcie sobie po prostu pada, bo naprawdę lepiej będziecie się bawić na padzie niż na jakiejś takiej taniej kierownicy. No i teraz na przykład chcę sobie skręcić tutaj na shooterek. Powiem wam, że teraz po poprawieniu tej saturacji, tej liniowości sterowania jest trochę fajniej. Teraz na pewno ruchy kierownicy w środku nie będą jakkolwiek synchronizowane, zobaczcie. Nie? Taki mój ruch, to w grze to już jest taki prawie, że maksymalny, no nie? Został nam chyba ostatni test, spróbujmy sobie, ja wiem, że to zabrzmi jak szaleństwo, ale spróbujmy zadriftować na na tej kierowniczce. Weźmy sobie jakiś mój ulubiony samochód do driftu. A dobra, jednak nie spróbujemy na automacie. Automat coś niezbyt działa. Spróbuję jakoś zmieniać te biegi, chociaż będzie mi ciężko, bo dwoma palcami dobrze się skręca. O kurde. Już nie wspomnę o tym, żeby jeszcze, wiesz, odpowiednio gazu dodać, no nie? Ej, gościu, prawie się udało. O, prawie. Ej, gdzie ja wjechałem? Tu można wjechać? Nawet nie wiedziałem, kurde. Ale jeszcze raz te serpentynki tutaj. Ale dziwne. Spróbuję jednym kciukiem może. O, jednym jest zauważalnie wygodniej, jeśli chodzi o drifting. Oh shit! Ale schiza! Jakiś pies mnie oszczekał, cholera. O
chłopie, na czym ty grasz? O, już mi się tutaj mechanizm trochę wytarł. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj się trochę tak blokuje w tym miejscu. To jest tak... Tutaj mam taką blokadę teraz, nie wiem co się stało. Chyba go już rozwali... Ej, autentycznie, bo chyba... Nie wiem co tu się mogło popsuć tak naprawdę. Co waszym zdaniem tu się mogło popsuć? Już tutaj chodzi bardzo ciężko, przedgrytowałem nim, nie wiem, może z parę metrów, paręset metrów. Coś tu kurde obciera, ja nie wiem co. Zaraz to popryskam w WD-40 i będzie dobrze. No, coś tutaj ciężko. O, widzicie, nawet się zablokowało. No ale tak, zrobiliśmy sobie, testujemy sobie najtańszą kierownicę, jaka istnieje chyba. Nie wiem, czy istnieje jakaś tańsza od tego. O, znowu się zablokowało, teraz w drugą stronę. Ja nie wiem, co tu mogło się popsuć. Naprawdę, nie mam pojęcia. Od czego? No, w przypadku driftu to jest też bardzo ważne, żeby szybko zmieniać ten kierunek. W przypadku tego, no, powiem szczerze, nie wiem, jakie mogło być zastosowanie. Chyba do takiej, jakiejś takiej chillowej jazdy. Ale to już możecie napisać w komentarzach, do czego byście użyli takiego... w nawiasie, w cudzysłowie, sprzętu. Co tu się mogło zablokować? Nie mam pojęcia. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Hejas!